smutne piosenki. Czy takie będą? Nie zdradzę. Usłyszycie sami. Natomiast drugi powód, z którego się bardzo cieszę, to nasze trzy przepiękne i wspaniałe wokalistki. Zapraszam, wielkie brawa i zaczynamy. Thank you.
bardzo nam miło, że dostaliśmy zaproszenie do tej pięknej miejscowości na dwudniowe warsztaty, które właśnie mieliśmy okazję odbyć z tymi wspaniałymi wokalistkami z waszego miasta i bardzo się serdecznie cieszymy, że mieliśmy możliwość współpracy i ta współpraca, jak widać, oparła się na zaaranżowaniu piosenki, która została stworzona dla trasy koncertowej Męskie Granie i w oryginale jest wykonywana przez Krzysztofa Zalewskiego, Korteza oraz Dawida Podsiadło, czyli taki męski skład, dzisiaj w wykonaniu żeńskim, także wielkie brawa i szczęście wpisało do tego. I drugą piosenkę, którą udało nam się zaaranżować, jest Dziki Ogród, czyli nasza piosenka, naszego zespołu Smutnej Piosenki. Taką samą nazwę nosi tytuł naszej debiutanckiej płyty. No to zaczynamy. Dziki Ogród. Słońce zasłaniają łagodne pasty.
Weronika Dębińska, ukłon po kolei, się kłaniamy, pięknie. Olivia Trelewska oraz Aleksandra Winiarska. Proszę śledzić ich poczynania. Tak, to ja chciałam tutaj polecić śledzenie poczynań artystycznych bardzo zdolne, młode dziewczyny stąd, więc w sumie nie trudno się zainteresować ich karierą. A my dalej będziemy kontynuować koncert. Trochę smutno, że taka wisienka na torcie była akurat na samym początku i teraz możemy lekko blado wypaść, ale postaramy się wypaść w porządku. I kontynuujemy koncert już naszymi piosenkami autorskimi. Kolejna to piosenka pod tytułem Do dna. Domyśliłem się, że panu niechętnie napijał się oranżaty.
Thank you.
nami nie ma końca, tym lat nie sił, ty mi nie daj. Thank you.
żeby tutaj wszystkich podbijać na koniec. Nie, wcale o to chodzi, po prostu tak sobie ustaliliśmy. I do tej piosenki chciałabym polecić zajrzenie na YouTube, ponieważ tam mamy piękny teledysk, w którym nie występujemy my, dlatego jest piękny, tylko występuje grupa wspaniałych tancerzy i polecam sobie obejrzeć, bo to naprawdę ładny obrazek. I może też od razu powiem, że jakby się Państwo troszeczkę na mnie chcieli zainteresować, to za jakiś czas, niedługi mamy nadzieję, wyjdzie kolejny klip do Dzikiego Ogrodu, który dzisiaj z dziewczynami zagraliśmy. I tam już będziemy my, więc nie wiemy, czy to będzie ładny klip, ponieważ będą tam nasze twarze. Ale może się uda. Musimy teraz liczyć, że pan, który to montuje, zwróci uwagę na to, abyśmy byli piękni. Ale jesteśmy piękni, bo mamy piękne dusze, czy coś. Wreszcie mi wyszedł taki speech. Stawiam swój krok, jeśli
góra.